4 września wspominamy błogosławioną Katarzynę z Rakkonigi. Katarzyna dei Mattei urodziła się w 1486 roku w Rakkonigi w Piemoncie. Od dzieciństwa miała doświadczenia wizji. W wieku 5 lat ujrzała Najświętszą Panienkę z Dzieciątkiem i usłyszała od niej słowa: „Ja Ciebie zaślubiam, Synowi Mojemu wywierzę nadziei i miłości”. 2 lata później doświadczyła prześladowania przez złe duchy. W tej walce otrzymała również pociechy niebieskie. Raz posilił ją Chrystus krwią ze swojego boku. Innym razem, dziękując jej za jałmużnę, obiecał jej suknię doskonałej miłości. Przez 27 lat, żyjąc w bogomyślności, Katarzyna cierpiała ustawiczne prześladowania od swych domowników. Wskutek objawienia Najświętszej Marii Panny przyjęła habit 3. zakonu dominikańskiego i żyjąc nadal w swym domu, rozpoczęła życie jeszcze bardziej wypełnione pokutą. Chociaż pracowała jako tkaczka, oddawała się modlitwie. Dominikanie jednak otrzymali od swojego przeora zakaz przyjmowania od niej spowiedzi. Pewnego razu w czasie wizji Pan Jezus w otoczeniu świętych wyjął jej serce i ujrzała je ciemne, oprócz jednej cząstki jasnej, na której widniały słowa: „Jezus, nadzieją moją”. Słysząc wyjaśnienie Boże, że ta ciemność pochodzi z niektórych niedoskonałości i ułomności ziemskich, błagała Zbawiciela, by splamione serce oczyścił. Gdy to uczynił, serce jej tak rozgorzało, że często nie mogła znieść żaru wewnętrznego. Wiele cierpiała dla zbawienia grzeszników, miała ducha prorockiego. Gdy wojna pustoszyła jej ojczyznę, ofiarowała się na zadośćuczynienie, bolejąc nad nieszczęściem i zgubą dusz. Tak jak święta Katarzyna ze Sieny, działała na rzecz pokoju w Italii i dobra Kościoła. Zmarła po długiej i bolesnej chorobie, a natychmiast po jej śmierci w 1547 roku ustały okropności wojny. Po śmierci zasłynęła cudami, a złe duchy opuszczały opętanych za dotknięciem skrawków jej habitu. Jej ciało znajduje się w kościele parafialnym w Garesio. Papież Pius VII zezwolił 9 kwietnia 1808 roku na jej kult liturgiczny. Na obrazach często jest ukazywana w momencie, gdy Pan Jezus podaje jej kielich ze swoją krwią. Módlmy się. Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że błogosławiona Katarzyna odznaczała się miłością i cierpliwością. Spraw, przez jej zasługi i wstawiennictwo, abyśmy nieśli swój krzyż wytrwale i zawsze Cię miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.